kolejnym odcinku programu High Five. 3 dni zostały do losowania, w którym jeden z was wygra ten samochód. To co teraz musicie, słuchając takich rzeczy, zrobić: www.wygrajv8.pl, wpisujecie numer telefonu, wybieracie sobie na stronie e-booka z jednym losem, z trzema losami, 10 losów i kupujecie jak najwięcej, bo im więcej, tym większa szansa na wygraną. 3 dni, to już nie są przelewki, to jest najwyższa pora, żebyście wzięli udział w akcji. I to właśnie wam chciałem powiedzieć, bo wiem, że każdy z was marzy o tym aucie, a ja marzę najbardziej, żeby oddać to komuś, kto jest wiernym, stałym widzem i kocha te auta. I pamiętaj, że w sobotę o 16 losujemy, sobota, zarezerwuj sobie cały wieczór, bo ktoś z was, być może właśnie ty, wygra ten samochód i nie możesz tego przegapić. A w dzisiejszym filmie to, co lubicie najbardziej, czyli pasażerki na Uberze w takiej kompilacji z ostatnich 3-4 lat. Zapraszam do oglądania, bo jest zajebisty materiał. Okay. Bardzo. Zawsze się pani tak wita z kierowcami? To można sobie przykręcić, jak ktoś to, to śmiało. Mogę wyłączyć. Albo tak. W sumie racja, też się zgrzałem. Pokażę, jaki to twardy ze mnie chłopak. Mogę ci wziąć tego włosa. Czekaj, tylko już profilem. Dobra, czekaj, uwaga. Jest. Kurde! Kurtkę mnie wybiewa! Mam nadzieję, że do zobaczenia. Co to jest? Pokrętło takie do zmiany trybów jazdy. A ile jest warty? Z 500 000 zł. Chyba nie jest mało. A jakbyś powiedziała po ukraińsku najlepszy kierowca na świecie? Wodzin na świecie. Wodzin? Wodzin. Tak. Nie kraj się wodzin na świecie. Bardzo ci dziękuję. Nie, no to jest prawda. Tak? Tak. Zawodowo tylko tak było, że ludzie z tyłu. Tutaj to tak mówię, pomagam koledze tylko. Cudownie. Ja. Przepraszam, dałoby na temperaturę trochę podnieść, bo tu strasznie zimno. Nie pogada się na co dzień. Ja w mojej pracy jako grabarz, a nie tutaj można rozmawiać, nie? Ty z księdzem tylko. A tutaj to można sobie porozmawiać. Nie, no tak. Poznać ludzi, jakąś dziewczynę. Poznać. Są takie, co lecą na grabarzy. Jak było? Grabarz wam zrobi zdjęcie. Uśmiech. Co tak robisz na co dzień, poza jeżdżeniem? Pasy są? Są. Jak masz o mnie? Możemy przedłużyć kurs dzisiaj. Dobra. Jak chcesz. Ta kawa jest cały czas aktualna z mojej strony, bo ja i tak muszę przerwę sobie zrobić. No to możemy jak tak robić. No teraz super wolno trzeba będzie jechać. Z kawą, żeby udokumentować? Z kawuszą. Kawa jako dowód zbrodni. Ukradłeś te auto, przyznaj się. No i masz mnie. Tak? Dlatego nie jest wpisane na aplikacji. Dlatego jeżdżę po Warszawie z kimś, żeby potem była wina obopólna. A czemu takie nietypowe auto miał być Opel? Tylko tak może być, to jest maksymalna prędkość. Jaką zajebiście. Niestety nie damy rady inaczej. Nie no, żartuję! Przepraszam! Ostatni raz. Sarka, słuchaj! Wolno, czy szybko, czy super szybko? Mogę będzie. Dobra, nie odpowiadaj, nie odpowiadaj. Najlepsze uczucie jest, jak sobie zredukuję. I nie zmieniłem biegu. Szalony jesteś. Szalony naukowiec. I okulary. No. Kurde, z jakąś gwiazdą jadę? Tak, gwiazda. Długo masz prawo jazdy? Wow. Mam nadzieję, że będę miał do końca życia. Kiedyś jechałam z takim panem z Ubera, to w ogóle powiedział mi w połowie drogi, że on to w ogóle prawa jazdy nie ma. Tak, bo uderzyliśmy w znak w ogóle tyłem. Ja mówię, nie no, ja zaraz wysiadam, ja nie będę płacić za takie coś, tak, bo to jest moje zdrowie, moje. Ja. Pasował się pan w mój klimat. Poważnie? Mhm. Zobaczymy, co będzie dalej. No to dalej jest 750 koni. Byłem ci w takim
tak jakby miała iść za każdym razem Uberem, no to super. Jakbyś tak, że powinna się pojechać na trasę. Naokoło, co? Na obwodnicę. Naokoło. Może od razu pojedźmy na jakieś Trójmiasta i z powrotem takim. Nie wiem. To jest zmiana. Czy pasy zapinać? Grzecznie, chociaż trochę. Byś jakoś musiał się jakoś się inaczej ze mną rozliczyć. Dogadałem się, Klaudia. Na pewno mnie pieniądze nie interesują. Wszystko jest do zrobienia. Myślę, że się dogadałem. Obie strony będą zadowolone. To była dzida. Dzięki. Mam nadzieję, oby więcej takich. Kobiety to są takie trochę sroki. Jak widzą, że coś się świeci z oddali, to... Samochód? Tak. I samochód, biżuteria. Kurde. Jakieś fajne ciuchy. Buce. Następnym razem przyjadę innym. Gracias. Plus a pleasure. Iza, tu. Okej, tu. See ya. Ciao. I teraz zobaczycie reakcję pasażerek w Red Eye'u, a ten jest bliźniaczo stylizowany na Red Eye'a, czyli 5-7 Hemi. To samo auto wizualnie, no zobaczcie. I to auto jest do wygrania. Musicie oglądać live'a, a teraz zobaczcie reakcję na Red Eye'a. Dobra, jedziemy teraz w prawo, w lewo, przepraszam. Bardzo się właśnie jeszcze zimno. Zimno pani? Tak. Ja tu mam podgrzewane fotele, proszę pani. Jestem w totalnym szoku. Robert. Julia, miło mi. Miło mi cię poznać, Julia. Mogę na ty? Oczywiście. Robi wrażenie. Co teraz robimy? Będziemy ruszać. Jeździłaś kiedyś takim szalonym Uberem? Nie, ale chcę tak jeździć co tydzień. No dobra, jakoś się dogadamy. Czuć. To twoje perfumy? Niestety nie. Aj, to moje perfumy. Ale to palić musi, co? 4 razy już dzisiaj na stacji. Ma pani ochotę na jakieś wędzone jedzenie? Bardzo fajnie, ciekawa przygoda. Fajna czapa. Guess. Dzięki. Mogę przymierzyć? Ja jestem starą blacharą. Dopiero teraz złapaliśmy trakcję. Teraz na szybkości. To teraz, no na szybkości. Nie no, to mam włosy, mam straszne. Ja też panią obejmę. Zapraszam. Hej. Pasy proszę zapiąć. Mhm. Pani jedzie na taksówce? Nie. Jak to? No nie jeżdżę. To czemu tak? Love, hate, money and drugs. No, czyli chyba rozumiemy. Tak. Miłość. A ty skąd jesteś od mnie? Może kiedyś jeszcze spotkam cię, tak? Wszystkiego dobrego. Dobra, pa pa. W ogóle Robert jestem. Jola, miło mi. Miło poznać. Myślę, że w podobnym wieku jesteśmy. Też tak mi się wydaje. Dlatego jestem tym bardziej w szoku, że takim autem przyjechałeś. Ale to nie moje, to nie mój samochód. Tak też hamuje, nie tylko szybko przyspiesza. Jedziemy dalej. Dobra, ale bez hamowań. Jak masz na Insta? A numer telefonu? Wczoraj odebrałem prawko, więc może być niebezpiecznie, ale... Fajnie, że mi mówisz, jak się siada. Nie no. Myślę, że będzie spokój. O nie! Jest lepiej wciska w ogóle, aż mi głowę na tyłu odchyla, tylko wciska całą mnie. Chyba tak się... In your new car, and it might happen. No. If you do that again, I might. Uber driver with Nissan GTR picked up the three ladies from Glasgow, and they died. Are you okay? How do you move this forward? I can't get out. Yes, I can help you. Okay. Ja, yeah, now it's okay. Thank you. Podoba mi się ogólnie. No. O, tak przyspiesza. No, fajnie.
No i to jest piękne w samochodach. To mi się właśnie podoba. Pocieszę się. Podobało wam się? Mi też się podobało. Pamiętajcie, po raz trzeci wam przypominam o akcji. Najbliższa sobota, 16, zaczynamy wielką transmisję na żywo. Do zgarnięcia ten samochód i wiele nagród dodatkowych. Pozdro, do zobaczenia na live. Cześć.